Witam, to pan Motowidło. Zapraszam na 8 odcinek Kroniki Fabryki Maszyn Żniwnych, poświęcony kombajnowi KZS-4 Rekin. Kombajn ten powstał jedynie jako prototyp, ale do dziś rozpala wyobraźnię i stawia pytania. Co gdyby? Czemu się nie udało? Czym tak naprawdę był? Cóż, śmiało mogę stwierdzić, że tutaj poznacie odpowiedzi na te pytania oraz wiele więcej. Dzięki zaangażowaniu byłych pracowników FMZ oraz dotarciu do nowych materiałów na jego temat udało mi się poznać kulisy jego genezy oraz przyczyny porażki projektu. Pod koniec tego odcinka wszystko stanie się dla was jasne. Idąc śladem projektantów, również ja odważyłem się na kilka eksperymentów przy okazji realizacji tego odcinka. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji dostaniecie nie tylko kolorowe ilustracje, ale także atrakcyjniejszą formę prowadzenia narracji. Zapraszam na odcinek poświęcony prototypom przedbizonowym. W tym oczywiście danie główne, historię KZS-4 Rekin. Tak jak obiecałem poprzednio, powróćmy na chwilę do KZP-1,5, czyli pierwszej konstrukcji kombajnu podczepionego do traktora. Na jedynym znanym nam filmie widzimy jeden z trzech prototypów tej konstrukcji podczas testów. Opracowany w FMZ miał być produkowany następnie w poznańskiej FMZ. Historia lubi się powtarzać, bo dopiero Z020 wiele lat później poszedł tą drogą. Była to już jednak zupełnie inna konstrukcja. Dopiero postęp techniczny i technologiczny sprawił, że opłacalna była produkcja oraz że stanowił on wartość dla nabywców. W końcówce lat 50. natomiast zarówno konstrukcja okazała się zbyt skomplikowana i droga, ale i polskie rolnictwo nie było na nią gotowe. Zwróćmy uwagę na workownicę, jak i niewielką szerokość koszenia, 1,5 metra. W połączeniu z ciągnikiem, których nie było znowu aż tak wiele, mamy kombajn w zderzeniu z realiami niepraktycznej drogi. W drodze do mechanizacji polskiego rolnictwa nie było miejsca na półśrodki. Wistula wprawdzie mozolnie, ale ostatecznie zawojowała krajowy rynek i wprowadziła nowe standardy prac żniwnych. Co ciekawe, prototyp tego kombajnu jeszcze długie lata stał na terenie fabryki, pomału rdzewiając pod płotem. Oprócz tego wraz z Wistulą na początku lat 60. powstał prototyp KZB 1,8, czyli mały kombajn dla użytkowników indywidualnych o zmniejszonej w stosunku do Wistuli wydajności. Jego prototyp wystawiany był na targach rolniczych. Wspomniane o nim jest w zaledwie kilku dokumentach, nie mówiąc już o zdjęciach. Była to nieudana konstrukcja, po pierwsze ze względu na zastosowane rozwiązania, a po drugie ze względu na koszty. Kombajn ten wyliczono na niewiele tańszy w produkcji w stosunku do Wistuli, a ustępował jej pod względem parametrów pracy. Przy ograniczonych środkach oraz mocy produkcyjnej zakładu konstrukcja ta nie wyszła poza etap prototypów. Jak widzimy, oba prototypy pogrzebał temat ograniczonych zasobów, zarówno jeżeli chodzi o wykwalifikowanych pracowników, maszyny, jak i surowce. Konieczne było takie zarządzanie posiadanymi zasobami, aby efektywność ich wykorzystania była największa. Nie było to jedynie bolączką rolnictwa, bo z podobnymi problemami borykał się cały przemysł. Prototypy ciągników, samolotów, samochodów, łodzi i innych maszyn powstawały na deskach kreślarskich w całym kraju, ale do produkcji trafiała tylko garstka wybranych konstrukcji. Taka była rzeczywistość PRL-u. Przejdźmy zatem do Rekina. W jednym ze źródeł, dotychczas najlepiej opisującym jego historię, możemy przeczytać. Rok 1964 był nie tylko 10. rokiem produkcji kombajnów w fabryce, ale był też rokiem, w którym zapoczątkowano pracę nad opracowaniem rodzinnej, oryginalnej konstrukcji kombajnu do zbioru zbóż. Po okresie przygotowawczym, pierwszy egzemplarz modelowy kombajnu o symbolu KZS-4 Rekin został poddany próbom eksploatacyjnym podczas żniw. Konstrukcja nowego kombajnu powstała pod kierunkiem inżyniera Tadeusza Michalskiego, kierownika zakładowego biura konstrukcyjnego. Egzemplarze modelowe po pierwszych nieudanych próbach były poprawiane w latach 1964-1966. Ostatecznie pokaz pracy tej maszyny, jaki odbył się w lipcu 1966 roku w pobliżu Płocka, zadecydował o niepodejmowaniu produkcji seryjnej. Lata 60. były dla FMZ prawdziwym polem doświadczalnym na wielu płaszczyznach. Kombajny Wistula królowały na polach PGR-ów oraz śmiało wojowały na zagranicznych teatrach żniwnych, zdobywając kilka znaczących zamówień. W fabryce konieczne było wypracowanie nowoczesnych metod produkcji. Na zewnątrz nie ustalały naciski na kooperantów w kwestii zabezpieczenia dostaw podzespołów oraz ich należytą jakość. Z kolei rynek eksportowy wymuszał na konstruktorach coraz nowsze rozwiązania techniczne oraz ciągłe podnoszenie poprzeczki.
Wistula nieraz stawała w szranki z kombajnami zachodnich, jak i wschodnich producentów na polach całego świata, a dla inżynierów FMZ stało się jasne, że jej konstrukcja jest przestarzała. Pomijając różnice w jakości, kluczowa była wydajność kombajnu, której po prostu nie dało się już przeskoczyć. Podjęto więc śmiałą i ambitną decyzję o opracowaniu nowej, całkowicie polskiej konstrukcji kombajnu o dużej przepustowości. Tak opisał to Wacław Wojciechowski. Dla wszystkich jednak coraz bardziej stawało się oczywiste, że w niedługim czasie Wistula uzyskać musi opinię kombajnu słabego, że nie wytrzyma konkurencji z kombajnami zagranicznymi. Dyrektor Grembosz podjął więc decyzję, trzeba wyprodukować nowy kombajn. I zaczęto nad tym nowym pracować. Zdecydowano wówczas, że to będzie nasz kombajn oryginalny, polski. Że wszystko będzie w nim krajowe. Mijały miesiące. Konstruktorzy Rostowski, Urbanik, Królikowski, Kardasz pracowali wolnymi popołudniami, czasem nawet w nocy. Na żniwa w roku 1964 prototyp był gotowy. Nazwano go pięknie, bojowo, Rekin. Sylwetkę miał zgrabną, opracowaną przez plastyków. Rekin to kombajn dotychczas znany zaledwie z kilku czarno-białych fotografii, gdyż jako nieudany eksperyment dość szybko został zapomniany i tylko pojedyncze wzmianki w literaturze poświęconej FMZ dawały znać, że było coś pomiędzy Wistulą a Bizonem. Jego niszczyjący z czasem prototyp stał przez lata w zakładowym muzeum, traktowany jako ciekawostka z przeszłości. Dopiero moje skromne wysiłki w połączeniu z wiedzą byłych pracowników FMZ pozwoliły rzucić światło na prawdziwą historię KZS-4 Rekin. Do tej pory mówiono o jednym prototypie. Tymczasem powstały na pewno dwa egzemplarze, a zamówienie Rady Technicznej opiewa na 3 sztuki. Dla Pimru i Bmeru oraz kombajn wzorcowy do zrobienia badań porównawczych ze wzorcem zachodnim i badań fabrycznych dla konstruktorów. Po pierwszym nieudanym teście w 1974 roku, który wypadł wręcz fatalnie, na pewno jeden z nich został zbudowany na nowo, wykorzystując z pierwowzoru ramę, młocarnię i koła. Reszta w zasadzie została opracowana na nowo, co jest widoczne na zdjęciach. Co więcej, Rekin nie był wcale koloru czerwonego. To znaczy, pierwsza jego wersja prawdopodobnie była, natomiast poprawiony prototyp już nie. Jedyne zdjęcie w kolorze, jakie znane jest szerszej publiczności, pochodzi z albumu wydanego w 1974 roku i przedstawia egzemplarz poprawiony, zaparkowany w fabrycznym muzeum i rzeczywiście jest tam czerwony. Jak potwierdziłem jednak u źródeł, oryginalnie drugi Rekin był koloru jasnego, niebieskiego, saledynowego lub turkusowego. Być może nawet błękit Trabanta. Przemalowano go na meksykańską czerwień przy okazji jakiejś wizytacji w fabryce, razem z pozostałymi maszynami tam stojącymi, w myśl komunistycznego zwyczaju malowania trawy na zielono. Dwukrotnie większa żarłoczność w stosunku do Wistuli nadało mu przydomek Rekin, co zostało nawet zastrzeżonym znakiem towarowym, a przy drugiej wersji prototypu postanowiono pomalować go adekwatnie do nazwy. KZS-4, czyli kombajn zbożowy samobieżny, o przepustowości 4 kg masy na sekundę na etapie projektu był dwukrotnie wydajniejszy od Wistuli. Co ciekawe, położenie silnika, jak i stanowisko operatora było na Wistuli wzorowane. Można dostrzec na zdjęciach nowe osłony i troskę o ergonomię i BHP, ale układ pozostał ten sam. Było to podyktowane nie tylko względami estetycznymi i bezpieczeństwa, ale także ewolucją ogólnej koncepcji budowy kombajnu. Wzorem, czy może natchnieniem dla płockich konstruktorów był kombajn Massey Ferguson 500, którego dwa egzemplarze były w posiadaniu zakładu. Jak możemy porównać, obie te konstrukcje mają podobne założenia. Zabudowany silnik, operator siedzi z boku maszyny, a zbiornik ziarna, czy zbiorniki, umieszczone są po bokach kombajnu. Sama koncepcja takiej budowy należała do firmy Massey Harris, a konkretniej firmy z drugiego członu tej nazwy. Powstała ona w latach 50. i po początkowych, obiecujących wynikach sprzedaży została porzucona przez Masseya na korzyść Fergusona. Tutaj należy wtrącić jedną niesamowicie istotną dygresję. W Anglii czy ogólnie na Zachodzie miarą sukcesu konstrukcji były wyniki sprzedaży. W realiach PRL-u tak naprawdę władza po dopompowaniu FMZ kapitałem zadowolona by była z produkcji Wistuli w prawie niezmienionej formie do końca, czyli do momentu, aż naprawdę już nawet państwowe gospodarstwo nie chciałoby jej kupować. Tutaj sypnę tylko dwiema datami. Konstruktorzy podjęli wyzwanie stworzenia Rekina w 1964 roku. Produkcja Wistuli zakończyła się z kolei dopiero w roku 1971. Wracając do Rekina. Stworzono go w oparciu o koncepcje zachodnie, gdzie standardem były już np. osłony, które tworzyły bryłę kombajnu. Nie było już mowy o wystających elementach ruchomych, pasach, kołach czy łańcuchach.
Konstrukcja rekina miała pewne zalety. Kombajn był niski i zwarty, z nisko położonym środkiem ciężkości. Ziarno gromadzone było w dwóch kieszeniowych zbiornikach po bokach mocarni. Wadą tego rozwiązania był jednak kiepski dostęp do pasów i łożysk maszyny. Kontrola ich pracy na bieżąco była mocno utrudniona. Jeszcze trudniejszą sprawą był serwis czy naprawa w polu. Biorąc pod uwagę mocno odstającą jakość łożysk czy pasów produkowanych w Polsce w tamtym okresie, był to naprawdę poważny kłopot. W tym miejscu opowiem o bardzo istotnej kwestii technicznej. Mechanizmy rekina były oparte w większości na napędzie łańcuchowym. Jak udało mi się dowiedzieć, w tamtym okresie w kraju nie produkowano dostatecznie dobrych jakościowo pasów klinowych. Osoby zainteresowane tematem z pewnością oglądały odcinek o historii bizona z portalu farmer.pl, w którym inżynier Józef Dębski wspomina, że licencja na pasy została zakupiona przy okazji powstawania bizona. Stało się tak, gdyż przy okazji rekina przekonano się ostatecznie, że łańcuchy powodowały duży hałas, wibracje i wymagały precyzji wykonania i montażu, a częstym problemem było owijanie się słomy na kołach zębatych i wałkach. Sama mocarnia, z tego co udało mi się wyczytać w dokumentach, pochodzić miała z kombajnu SK6, radzieckiej ewolucji S4, który był kombajnem sześcioklawiszowym. Ostatecznie zmężono go do czterech klawiszy i zastosowano wał wykarbiony importowany z Rosji. Tutaj też wypłynął bardzo ciekawy fakt. Zastosowano plastikowe panewki na wałach wytrząsaczy, zamiast drewnianych jak wistuli. Ten dziwny mezalian z technologii radzieckiej i zachodniej z pewnością nie pomógł konstrukcji. Również system wysypu ziarna przez rozrzutnik cechował się dużą awaryjnością i rozsypywał zboże na około przyczep, a zastosowany fartuch z tworzyw sztucznych szybko pękał. Tutaj znów mała rewolucja. Podczas konsultacji z pracownikami FMZ wypłynął temat stosowania tworzyw sztucznych do budowy rekina. Prawdopodobnie osłony i niektóre inne elementy również były z plastiku, a natchnieniem tutaj była konstrukcja trabanta. Na zdjęciach widać, że niektóre elementy rzeczywiście mogły być wykonane z tworzywa, co zresztą jest praktykowane we współczesnych maszynach. Jak opisał mi to pan Józef Dębski, sprawa ma się tak. Jeśli chodzi o tworzywa z lat 60. i XXI wieku, to różnica jest kilku poziomów. Teraz stosuje się ABS, wytrzymałe tworzywo do termoformowania w specjalnych urządzeniach. W latach 60. robiło się tak zwane kopyto, podobnie jak łódki, i na tym kopycie układało się warstwę włókna szklanego i smarowało się warstwowo klejem epoksydowym. Takie tworzywo było nieodporne na drgania i pękało. Dlatego rekin w FMZ, ten który stał w muzeum, miał nitowane wzmocnienia w miejscu popękanych osłon. To też się przyczyniło do niepowodzenia projektu. Mam więc potwierdzenie z dwóch źródeł na temat użycia tworzywa. Dostałem nawet informację, że w prototypowym kombajnie zamiast przenośnika ziarnowego łopatkowego zastosowano przenośnik ślimakowy wykonany z tworzywa sztucznego. Ślimak ten składał się z kilku odcinków połączonych ze sobą i mocowanych na wale napędowym. Wspomniano już wcześniej w innych mediach przez pana Józefa Bolączką, był oczywiście silnik S53K konstrukcji starachowickiej. Z założenia samochodowy nie zapewniał odpowiedniej mocy i niezawodności w środowisku pracy na kombajnie. Fabryka próbowała wpłynąć na poprawę parametrów tego silnika, co przedstawia jeden z dokumentów. Ale w tamtym okresie, jak przedstawiłem w poprzednim odcinku, konstruktorzy z FMZ mieli także plany uzyskania silnika Leylanda. Oficjalnie do modernizacji Wistuli o oznaczeniu KZB3M, ale przekonany jestem, że silnik ten już wtedy miał przed sobą świetlaną przyszłość, co zresztą wkrótce stało się faktem. Zwłaszcza, że wspomniany Massey Ferguson 500 ma sześciocylindrowy rzędowy silnik Perkinson do dyspozycji. Ale to także nie było ostatecznie powodem, dla którego projekt rekin został anulowany. Przecież już 2 lata później Leyland śmigał w Bizonie, a silniki Perkinsa montowano przecież do eksportowej Wistuli. Więc gdyby tylko silnik był problemem, rekin mógłby po jakimś czasie zostać wskrzeszony. Sięgnę po opinię pana Józefa Dębskiego, który tę sprawę opisał mi następująco. Według mojej opinii silnik to tylko oficjalna wersja. Prawdziwą przyczyną klęski rekina był układ napędu jazdy, nowa jego koncepcja. Chodziło o to, że w wariatorze jazdy wprowadzono tak zwane wolne koło, aby bez wyłączania biegu można było kombajn zatrzymać, na przykład przy zapchaniu headera. Konstrukcja była taka, że dwie ruchome tarcze ściskała sprężyna, a w środku między tarczami był pas klinowy napędowy. W przypadku zatrzymania siłownik hydrauliczny pokonywał siłę sprężyny i rozsuwał tarcze wariatora, a pas nie miał styku z tarczami i kombajn się zatrzymywał. Zdarzył się taki przypadek, że podczas postoju kombajnu pękł wąż hydrauliczny zasilający siłownik tarcz wariatora i kombajn gwałtownie ruszył. To tylko moje przypuszczenie, ale podczas tego incydentu najprawdopodobniej został poszkodowany operator, który usuwał zapchanie w headerze. W
każdym razie po tym incydencie przerwano testy i prace konstrukcyjne nad rekinem, a ministerstwo odwołało dyrektora FMZ. Przysłano nowego, zastał nim Leopold Grembosz. Równocześnie ministerstwo i Zjednoczenie zaczęli intensywnie prowadzić rozmowy o zakupie licencji zachodniego kombajnu. Z tego, co można przeczytać o tym projekcie oraz z relacji byłych pracowników FMZ, widać, że klęska rekina mocno odbiła się na morale załogi. Jak zaznaczyłem, w wielu miejscach to były to inne czasy, a propaganda nie znosiła niepowodzeń. Co więcej, w dokumentach z tamtego okresu odkryłem wniosek o zmianę nazwy zakładu na fabrykę kombajnów w Płocku, co nie tylko byłoby pewną rewolucją, ale stanowi kolejny dowód na to, jak wielkie nadzieje wiązano z tym projektem. Zwróćcie też uwagę na dziwny znak w archiwalnym zdjęciu rekina. Czyżby projekt nowego logotypu? Jak wyglądały kulisy tamtych dni? Zapraszam do wysłuchania kolejnej części relacji. Jest lipiec 1966 roku. Na polu w pobliżu Płocka rekin. Pół zakładu patrzy, tłumy gapiów. Rekin tnie zboże, gapie patrzą. Widzą równo, myślą dobrze. Konstruktorzy przyglądają się, sprawdzają, dostrzegają, że za wolno, że marnuje się za duży procent ziarna, że są i inne mankamenty. Wiedzą już, nie wyszło. Płock jako miasto przejął się tym nie za bardzo. Miał ważniejsze problemy. Zaczynano budować petrochemię. Miasto zmieniało się nie do poznania. Przybywało ulic, sklepów, domów. Przybywało też kadry inżynierskiej. A w FMZ ubywało. Wielu inżynierów z pierwszego młodzieżowego werbunku Grembosza odebrała petrochemia. Odeszli tam, gdzie zarobek był lepszy. Została jednak cała stara kadra. Poprawiali rekina. Niedługo. Po nieudanych próbach z rekinem rozeszła się któregoś dnia wśród załogi wieść, puszczona pocztą pantoflową. Likwidują dotychczasową naszą produkcję. Bzdura, wzruszali ramionami robotnicy. Niemożliwe! Mówili inżynierowie. Ale już wkrótce przyszło zebranie, które pamięta każdy stary członek kadry kierowniczej. Likwidują naszą produkcję, oświadczył chmurnie Grembosz. Władze Zjednoczenia argumentowały logicznie. Wistul są przestarzałe, rekin nie wychodzi. Więc po pierwsze możemy zakupić licencję, po drugie możemy kupować kombajny w ZSSR, po trzecie NRD wyraża zgodę na produkowanie kombajnów na potrzeby całej RWPG. W tej sytuacji w Płocku najlepiej będzie produkować urządzenia do mechanizacji obór. I wtedy wydało mi się, wspomina inżynier Szymański, że spadamy o 2 piętra w dół. Z dzisiejszej perspektywy sprawa wygląda nieco inaczej. Dzisiaj uczy się, że sukces buduje się na porażkę. Nie ma czegoś takiego jak porażka, są rezultaty. Każda nieudana próba przybliży nas do wymarzonego celu itd. I tutaj postawię tezę, że w zasadzie gdyby nie rekin, etap przejściowy pomiędzy Wistulą a Bizonem, to z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy przyjąć, że to Bizon byłby nauczką dla fabryki i być może jej nagrobkiem. To na rekinie wypróbowano egzotyczną koncepcję budowy zarówno maszyny, jak i eksperymentalnego systemu przeniesienia napędu. Na rekinie poznano się, że silnik produkcji krajowej jest za słaby, aby pociągnąć tak duży kombajn, że tworzywa sztuczne nie są jeszcze dość dobrym materiałem na budowę kombajnu. Przekonano się także, że łańcuchy są rozwiązaniem trudnym do wdrożenia i przestarzałym, a jakość dostępnych w kraju części podzespołów mocno odstaje od tego, co obserwowali w zachodnich konstrukcjach. Na rekinie te i pewnie wiele pomniejszych reakcji zostało odrobione i wnioski wyciągnięte, a załoga bynajmniej nie złożyła broni i niemal z marszu przystąpiła do opracowywania kolejnego kombajnu o oznaczeniu KZS-3 oraz KZS-5. Ale o tym opowiem w kolejnym odcinku, w którym postaram się przybliżyć Państwu losy prototypów oraz całej historii powstania Bizona do dnia 1 września 1971 roku, czyli wszystko to, co działo się przed uruchomieniem produkcji seryjnej. Będzie to niezwykle ciekawa, ale i niełatwa opowieść. Do zobaczenia, Pan Motowidło.